Moi kochani, nadszedł w końcu ten dzień, dzień, w którym megaboksy powrócą do gry. Więc jeżeli też czekaliście na ten dzień, koniecznie na początku zostawcie łapeczkę w górę. Do gry zostaną dodani dwaj nowi zadymiarze, 3 nowe tryby gry oraz jakieś 20 nowych skinów, więc zabierajmy się do omówienia Brawl Talka. A, jeszcze jedno, oglądajcie film do samego końca, bo dla każdego z was mam darmowy prezent. Na początku filmu widzimy, jak Dani, Marcio oraz Drew rozmawiają o starych, dobrych czasach, kiedy mogliśmy otwierać w grze megaboksy. A teraz niestety jest to już niemożliwe, ponieważ Dani zniszczył mega skrzynkę kijem baseballowym. Dani postanowił odkupić swoje winy i pożyczył od Franka wehikuł czasu, którym razem cofną się w czasie i powstrzymają Daniego z przeszłości, aby stare czasy powróciły w teraźniejszości. Mocna fabuła, już mi się podoba ten sezon. Jeżeli wam też, zostawcie suba na kanale, wtedy będziecie na bieżąco. Klasyczna zadyma to nowe wydarzenie, które pojawi się wraz z aktualizacją i otrzymacie w niej mega skrzynki. Ale lepiej wam to wytłumaczy klasyczny Ryan i Frank, którzy kiedyś przedstawiali Brawl Talk. Do gry zostaną dodane nowe tryby oraz nowe przebrania hyper do ładowania. Zostaną odnowione też klasyczne przebrania i powrócą mega skrzynki. Jeżeli zbierzemy wystarczającą ilość megaboksów, możemy zgarnąć najnowsze przebranie hyper do ładowania Monarcha Rico. To przerobione przebranie naładowanego Rico ze specjalną formą przy hyper do ładowaniu. Aby zdobyć megaboksy, należy zebrać gwiezdne żetony. Starzy wyjadacze mogą nadal pamiętać, co to jest. Więc jak to zrobić? Możemy je zdobyć wraz z pierwszą wygraną w trybach gry, w których gwiezdne żetony są aktywne. Gdy zbierzemy odpowiednio dużo żetonów, otrzymamy megaboksa. Możemy je również zbierać podczas tygodniowych misji specjalnych oraz wyzwań odbywających się podczas wydarzeń. Tak jak w starych, dobrych czasach, możemy otworzyć megaboksa od razu albo utworzyć z nich stos, aby na końcu otworzyć je wszystkie jednocześnie. Ja na pewno tak zrobię. Zbiorę wszystkie i zrobię dla was wielki opening. Nie znasz megaboksów? Dlaczego są tak wyjątkowe i wszyscy się nimi jarają? Już ci wytłumaczę. Ponieważ zawierają wiele przedmiotów. Zadymiarzy, błyskotki, przebrania, monety, punkty mocy i klejnoty. Tak jest, moi kochani, darmowe gemy powracają do gry. A także przebranie hyper do ładowania i jego wersje chromatyczne. Monarcha Rico, błyskotka Rico i klejnotowy Rico. Podczas wydarzenia dostępne są dwa klasyczne tryby gry. Mecz lustrzany i werble. W meczu lustrzanym wszyscy gracze grają tym samym zadymiarzem. Zadymiarz będzie zmieniany na kolejnego z 21 oryginalnych zadymiarzy. Mecze lustrzane będą dostępne na stałe. Werble to nowy unikatowy tryb gry, w którym pokonany przez ciebie zadymiarz podmienia się w jeszcze innego. Do przejścia jest określona liczba zadymiarzy, a kiedy dotrzesz do ostatniego zadymiarza i pokonasz innego gracza, wygrywasz. Oba te tryby mają klasyczny modyfikator, co oznacza, że zadymiarze mogą mieć maksymalnie 9 poziom, tylko pierwszą gwiezdną moc i nie mogą używać hyper do ładowań ani gadżetów. Tak jak w 2019 roku, gdy Drew i Marcio jeszcze nie było na świecie. To nie wszystko, mamy jeszcze przebrania inspirowane klasykami. Gwiezdna Shelly. Te skiny będzie można znaleźć w megaboksach. Dynamite Boomer uważa, że kiedyś wszystko było lepsze. Zastępca Brock ma bitewny krok, a szeryfka Shelly wymierza sprawiedliwość w stylu 2019 roku. Roach Ricochet jest gotowy do akcji. W grze zostały odnowione też dwa stare przebrania. Viking Bull wygląda teraz jeszcze groźniej, ma nowe warianty kolorystyczne o nazwie Nordycki Jeździec Bull. Oraz jaskiniowiec Frank. Jest to prawdopodobnie jedno z najbrzydszych przebrań w grze. Ja je uwielbiam, tak samo jak Franka. Przebranie jest dostępne również w wariancie prehistoryczny Frank. Klasyczna zadyma zaczyna się 12 lipca i potrwa aż do 31 lipca, więc zarezerwujcie sobie czas. Sezon Bogowie kontra Potwory zsyła na ziemię mityczne przebrania. W karnecie zadymiarskim do odblokowania będziemy mieli Meduzę Ems, która wygląda przekozacko. Byk Minotaur zdemolował labirynt. RT Poseidon, władca głębiny. Angelo Dionizos, imprezowa bestia. Harpia Melody, jej pieśni zarażą cię w nowy sposób. Jest to również przebranie rankingowe. Piper Athena da ci mądrość sprytnego strzału. Nowy sezon Bogowie kontra Potwory rozpocznie się 4 lipca. Mam teraz do was pytanie, czy ktoś z was lubi jednorożce? Jeżeli tak, łapka w górę, ponieważ do gry Brawl Stars nadciąga Berry. Berry to twardy i oschły gość, zatrudniony przez Mandy do pracy w przebraniu jednorożca w sklepie ze słodyczami, ale niestety codziennie musi znosić żarty Chestera i chaos Mandy. Ale gdzieś na dnie swojego zimnego serca cieszy się, że ma tę rodzinę. Atakuje roztopiony lodem, który zadaje wrogom obrażenia. Narastające z czasem, a także leczy członków drużyny. Podczas super ataku sprintuje i używa ogona jako smakowitego tornada,
rozchlapując wokół lody. Berry ma też jedną interesującą cechę. Potrafi naładować swój super atak, lecząc członków drużyny. Berry to pierwszy zadymiarz aktualizacji i będzie dostępny z przebraniem Mroczny Koń Berry. Berry to bardzo ciekawa postać, ja już sam osobiście nie mogę się doczekać, jak będziemy go testowali przedpremierowo. Jak dobrze wiecie, gry drużynowe ze znajomymi są super, więc twórcy gry wprowadzają ulepszenia funkcji społecznościowych. Gra w drużynie ze znajomymi będzie jeszcze łatwiejsza, dzięki nowym grupowym kodom QR. Teraz łatwiej będzie nam kontynuować grę z graczami poznanymi w grze, umożliwiając zachowanie drużyny po naciśnięciu przycisku Zagraj ponownie. Do gry zostanie dodany szybki czat z ekranu strony głównej, dodawanie znajomych zaraz po meczu. Co ważniejsze, za grę w drużynie otrzymamy podwójne punkty doświadczenia. Jeżeli nie należycie do żadnej drużyny, dołączcie do jakiejś drużyny. If you're not in a team, join a team. No to teraz czas na hyper doładowania. O, uwaga, uwaga, są mocne. I jedno należy do Franka. W końcu. Ale zacznijmy na początku od Barley'a. Barley rzuca trzy duże mikstury, które niszczą otoczenie. Super atak Franka oddziałuje teraz na cały obszar przed nim. Już nie musimy celować. Coś pięknego. Super atak Angelo ciągnie się za nim. Piper będzie rzucała jeszcze więcej bomb podczas super ataku i odrzuci wrogów, nieważnie gdzie wyląduje. Ems odepcha zadymiarzy super atakiem i kontynuuje celowanym sprayem. Pociski super ataku Rico odbiją się teraz jeszcze dalej. Super atak Gale jest teraz szerszy i strzela dwa razy. Napiszcie w komentarzu, który z hypercharge'ów wam się najbardziej podoba. Kolejny sezon będzie nosił nazwę Starcie Kolorów. Przebraniem karnetu zadymiarskiego Starcia Kolorów jest Meduza Sandy. Do walki wkroczy również nowy zadymiarz, a jest nim Clancy, Homar Żołnierz. Clancy to mityczna maszyna zniszczenia, która podczas meczu może się ulepszyć do trzech razy, trafiając zadymiarzy pociskami z podwójnych pistoletów do paintballa. Clancy może też na każdym etapie ulepszyć swój super atak. Na domyślnym pierwszym etapie Clancy strzela jednokrotnie atakiem podstawowym i strzela strumieniem pocisków podczas super ataku. Na drugim etapie strzela dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, a jego super atak pokrywa znacznie większy obszar. Na trzecim etapie Clancy strzela kulkami farby z ogona po lekkim skosie oraz porusza się szybciej. Zobaczcie, jak zasuwa. Clancy pojawi się też z przebraniem Wysoka Stawka w sezonie Starcie Kolorów. W nowym sezonie pojawi się też nowy tryb Starcie Kolorów. Tak samo się nazywa jak nowy sezon, ale nieważne. W tym trybie gracze walczą, aby pokryć mapę farbą. Drużyna z największym procentowym pokryciu mapy farbą wygrywa, a pokonani zadymiarze eksplodują. A oto przebrania Starcia Kolorów. Macka Bonnie, Montwa Jackie w najnowszych zadymiarskich ciuchach. Miotacz muszli Gale ma muszle i nie zawaha się jej użyć. Jest też przebranie rankingowe. Seledynowy Kiełek. Spójrzcie na jego śliczną buźkę. To nie koniec niespodzianek, ponieważ do gry zostaną wprowadzone nowe zmiany. Frank otrzymuje bardzo ważną zmianę w swoim zestawie umiejętności. Im mniej ma punktów życia, tym szybciej atakuje. Dzięki tej zmianie Frank powinien radzić sobie lepiej w pewnych trybach gry, gdzie nie tylko obrywa, ale też zadaje obrażenia. Meg wystrzeliwuje teraz więcej pocisków podczas korzystania z mecha, ale niestety będzie miała krótszy zasięg. Natomiast Chester otrzymuje swoją pierwszą gwiezdną moc w ramach ataku podstawowego, więc teraz zawsze będzie miał 4 etapy ataku, a jego gwiezdna moc wzmocni pierwszy etap ataku. Do gry powraca Lato Piratów i o to chodzi. A wraz z nim wilk morski Ruffs, żeglujący po 7 morzach i oceanach. Korsarz Barley to idealny barman załogi. Okręt wojenny Doug, najbardziej wyluzowany kapitan w historii. Oraz dwa nowe przebrania z programu Supercell Make. Pampes Smoczy Owoc, Soczysty Wojownik oraz Bąbelkowa Amber, która jeździ na desce po arenie i pali ludzi bąbelkami. Tytuł Hanka został zmieniony na Krewetka Gotowa. Teraz w grze jest widoczny rok, w którym założyliśmy konto. Zostało usunięte ograniczenie liczby błyskotek. Odnowiono podstawowy model Broka oraz możemy zmienić pseudonim Supercell ID. Możemy też sprawdzić aktualną pozycję w rankingu, w tabeli wyników mistrzów, w swoim profilu. Jeżeli obejrzałeś film do tego momentu, czas na niespodziankę. Teraz niech każdy z was zeskanuje kod QR, aby odblokować nowe profilowe w grze i niech każdy z was napisze w komentarzu Minotaur Bull Giveaway, bo dostanę 7 kodów, które będę mógł wręczyć swoim widzom z okazji konkursu i nowego sezonu. I co najważniejsze, nie zapomnijcie kliknąć pierwszego linku w opisie oraz wcisnąć przycisku Wesprzyj Twórcę. To też jest wymagane, aby wziąć udział w konkursie. Na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że jutro wlatuje kolejny odcinek. Trzymajcie się, pa pa!